właśnie znajduje się na placu Pięciu Rogów, czyli na środku ulicy Chmielnej. Tutaj aktualnie jest przebudowana. Jak wygląda aktualnie ta inwestycja i co tutaj się dzieje? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, tam Ząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Tym razem znajdujemy się nad ulicą Chmielną, której przebudowa się już rozpoczęła. Jak w samym tytule napisałem, spacer przez budowę, bo cały czas można spacerować przez całą długość ulicy Chmielnej, ale w niektórych miejscach jest pozwężana w związku z tym, że prace się już rozpoczęły i można je zobaczyć na całej długości samej ulicy Chmielnej. Co prawda przy samym Nowym Świecie niedużo się dzieje, ale na odcinku dalszym, który za chwilę zobaczycie, dużo więcej się dzieje. Oczywiście sam plac Pięciu Rogów jest taki, jaki był, pomijając różne atrakcje, które się pojawiają na samym środku, jak teraz tutaj ta wystawa, która się tam trochę jest lustra też poustawianych. No i oczywiście na drugim odcinku przy Kinie Atlantic też rozpoczęły się aktualnie większe prace, więc to wszystko zaczyna się składać w aktualnie nowy plac, znaczy w nową ulicę Chmielną, ale z góry odpowiadam na Wasze wszystkie komentarze. To jest przebudowa ulicy Chmielnej, nie przebudowa budynków w okolicy, więc żadne elewacje budynków w ramach tej inwestycji nie będą odświeżone, nie będą wyremontowane, nie będą przebudowane. Będzie wszystko tak, jak było wcześniej, czyli budynki pozostają takie same, sama ulica jest przebudowana. No to jest dosyć oczywiste, no bo wiadomo, budynki nie są w posiadaniu miasta, więc jak miasto ma naprawiać budynki, jeżeli one nie są miasta, to jest pierwszy aspekt, a po drugi aspekt zazwyczaj przy różnych tego typu budynkach, co już mówiłem w poprzednim odcinku z ulicy Chmielnej, nie wiadomo nawet do kogo to należy, a jeżeli się wejdzie miasto w jakieś naprawienie, to od razu się znajdą osoby i trzeba będzie jeszcze sądować się. Więc jest jak jest nadal sytuacja prawna, jeżeli chodzi o ten aspekt i przez to aktualnie się tutaj nic nie dzieje. Tymczasem aktualnie co się tutaj będzie znajdować wszystko? No po pierwsze i najważniejsze, będzie więcej zieleni. Ulica Chmielna w ramach jest oczywiście realizowana nowego centrum Warszawy i tutaj pojawi się dużo więcej zieleni. Co prawda nie będzie nigdzie faktycznie trawy, no to na minus dupnie, ale będzie trochę elementów, oczywiście mnóstwo krzewów, trochę drzew. Drzewa będą na całej długości ulicy Chmielnej, czyli właśnie od pasażu Wiecha do Nowego Światu z przestrzenią wyciętą, czyli plac Pięciu Rogów, bo tam aktualnie już są drzewa i to zostało przebudowane. No i oczywiście inne aspekty, które również są realizowane w ramach tej inwestycji, czyli jakieś niecki wodne lekkie, fontanny, większe obszary zielone bez dostępu dla ludzi do wchodzenia, więc no trochę tych aspektów tutaj będzie faktycznie pochowanych, żeby to jakoś mogło być tutaj to w tym miejscu zrealizowane. No i zobaczymy, tak? Zobaczymy faktycznie, jak to się połączy w jedną nową całość. Inwestycja jest dosyć szybko realizowana, bo w całości ma być zakończona nie to, że w tym roku, tylko do wakacji. Więc na wakacje powinniśmy mieć już właściwie wszystko gotowe w tym miejscu, co naprawdę jest optymistycznym podejściem i naprawdę całkiem szybko to wszystko będzie zrealizowane. Też co ważne z tych aspektów, jeżeli chodzi o samą ulicę Chmielną, to prawie wszystkie miejsca parkingowe z tej ulicy znikną. Pojawi się oczywiście zupełnie nowa nawierzchnia i to wszystko, co jest pod ziemią, też będzie przebudowane. Ale dobra, co aktualnie się tutaj dzieje na samej ulicy Chmielnej? No tak, przy samym pasażu Wiecha rozpoczęły się prace rozbiórkowe, jeżeli chodzi o starą posadzkę i stary chodnik. W tym miejscu też trwają prace faktycznie przy przyłączeniu i przy przebudowie wszystkich instalacji podziemnych, które się tutaj znajdują i które wchodzą w aspekt nowego terenu. Tu pojawi się trochę nowych terenów zielonych, głównie jeżeli chodzi o drzewa i krzewy. Więcej tych aspektów aż tak raczej niekoniecznie, bo sobie patrzę teraz na projekcik. Natomiast przy samym Kinie Atlantic będzie trochę więcej tych terenów, bo tak, po pierwsze zmienił się napis Atlantic, co według mnie już jest ładnym plusem. Po drugie, nie będzie czterech kopert tutaj dla osób z niepełnosprawnościami, tylko dwie koperty i to tyle, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. A tutaj, gdzie widzimy największe zaawansowanie prac, tutaj aktualnie trwają prace przy przebudowie części podziemnej. Tutaj będzie dosyć dużo nowych fragmentów zielonych z trawami, ale to będą trawy podniesione, krzewy, dużo więcej drzew niż aktualnie, jedna mała fontanna, trochę nowych ławeczek i będzie to odcięte na pewno od głównej części ulicy Chmielnej, więc tutaj taki skwer powstanie de facto. Natomiast wszędzie będziemy chodzić po chodniku, nigdzie po trawie i z tego co widzę, też będzie trochę to wytyczone, jeżeli chodzi o sam kształt ulicy Chmielnej, właściwie sam aspekt wizualny. Będzie ta przestrzeń główna do chodzenia i przestrzeń dla ogródków działkowych, czy ogródków działkowych, dla ogródków gastronomicznych,
które tutaj będą się znajdować z lokalnych restauracji, które się znajdują na samej ulicy Chmielnej. Więc tak to będzie wyglądać. Tutaj oczywiście dalej mamy sam Plac Pięciu Rogów, na którym się nic nie dzieje w ramach tej inwestycji, bo tu już zostało wszystko przebudowane, ale jest też ulica Bracka. I ulica Bracka też ma być przebudowana w ramach tej inwestycji. Tam aktualnie jeszcze się de facto nic nie dzieje. Ona się też całkowicie przezmieni, bo wszystkie miejsca parkingowe de facto z ulicy Brackiej znikną. Wszystkie te samochody, które widzicie, będą musiały stąd wylecieć. To trochę więcej zieleni, dużo więcej przestrzeni faktycznie dla lokali handlowych, czy tych dla ogródków gastronomicznych de facto. No i pojawią się drzewa. Drzew aktualnie tutaj nie ma, więc to faktycznie dosyć duży plus. I tam przy samych Alejach Jerozolimskich też trochę więcej tej zieleni będzie wkomponowanej, jeżeli chodzi o całość. Więc to też te aspekty, które tutaj będą się zmieniać. Natomiast przejdźmy sobie może nad drugim aspektem samej ulicy Chmielnej, bo tutaj też trochę się dzieje. Czyli tak, tu jest jeszcze Plac Pięciu Rogów, czyli drzewa w betonie. I następnie możemy zobaczyć, co tu się dzieje na tym drugim odcinku, gdzie trochę więcej jest personalizowanych już na faktycznie samej ulicy Chmielnej, a nie na pasażach czy skwerach obok. Po pierwsze widzimy po prawej stronie znak z ograniczeniem do 20 km na godzinę. No on aktualnie całkowicie raczej jest bez sensu, no bo i tak tutaj jest plac budowy i pojazdy tutaj raczej się zbytnio nie przemieszczają, pomijając jakieś dostawy, ale takie tutaj zbytnio nie dojadą. Widzimy, że połowicznie jest ulica Chmielna zamknięta, aktualnie trwają najpierw prace przy rozbiórce starej nawierzchni i przebudowie właśnie części podziemnej. Tego wszystkiego, co tu jest podziemne, to będzie trwać przez najbliższe najprawdopodobniej 2-3 miesiące i dopiero wtedy będziemy widzieć więcej prac faktycznie na samej powierzchni, jeżeli chodzi o nową część. No i tutaj z kolei jest dosyć duża przebudowa, jeżeli chodzi o cały ten skwer tutaj w tym miejscu, bo teraz tak, tutaj się to zmieni dosyć mocno, a mianowicie tutaj będziemy mieli tak, po pierwsze nową przestrzeń zieloną, w sensie to, co jest teraz wycięte z tym drzewiem po środku, to pozostanie, drzewa pozostają, pojawią się dwie nowe koperty dla osób z niepełnosprawnościami po prawej i po lewej stronie, miejsca parkingowe na wprost znikną całkowicie, tu będzie więcej drzew i więcej terenów zielonych, po lewej stronie tamta przestrzeń zielona pozostanie, jak jest mniej więcej teraz. I miejsce, gdzie kiedyś jeszcze niedawno były sprzedawane książki, będzie przebudowane i tam będą. Będzie to troszeczkę krzewów i to troszeczkę ławeczek. Natomiast sam ten obszar dookoła, właśnie tutaj po lewej stronie tych drzew, będzie teraz możliwy do objechania samochodem dookoła w celu sprawnej komunikacji i dojazdu do wszystkich posesji i do wszystkich miejsc parkingowych, właśnie w formie kopert. Bo ogólnie na samej ulicy Chmielnej będą tylko i wyłącznie koperty. Koperty albo dla osób z niepełnosprawnościami. Albo do dojazdu jakichś budynków, albo do właśnie obsługi budynków. Nie będzie żadnych miejsc dla mieszkańców, czy też dla osób, które tutaj przyjeżdżają, co jest według mnie dosyć dobrym podejściem, żeby całkowicie stąd wyrzucić ruch samochodowy. Bo teraz tam nie ma kopert i tak de facto tutaj nie powinno się zbytnio wjeżdżać, no ale jest jak jest, zresztą już przebudowa trwa, więc faktycznie tutaj raczej nikt nie dotrze. No i tak wygląda mniej więcej aktualnie przebudowa ulicy Chmielnej. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie sobie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film z przebudowy ulicy Chmielnej pojawi się za 2 miesiące i wtedy już pewnie raczej więcej prac będzie realizowanych, więc do zobaczenia za 2 miesiące na Chmielnej i jutro na placu, na rozdrożu najprawdopodobniej. Cześć!